pierwszym meczu dowodził, że futbol to jest gra błędów, a szczególnie błędów młodych bramkarzy. No tak, no my akurat mamy coś takiego, że mamy dwóch młodych bramkarzy, dajemy im szansę grania i też ja biorę to na siebie, że postanowiliśmy w klubie zostawić na tych chłopaków. Bierzemy to na siebie, te ich błędy, bo one muszą się pojawiać. Dobre jest to, że gramy w grupie mistrzowskiej i ci chłopcy mogą te błędy popełniać, bo gdybyśmy grali w normalnej lidze, no to byłoby, mogło być różnie, bo te błędy mogłyby kosztować jakieś tam punkty i straty. A tutaj no, skalkulowany no, błąd naszego bramkarza, błąd bramkarza pochoni. No i skończyło się jak skończyło. No, na pewno nie jestem zadowolony z gry naszej, no ale wiadomo, są to derby, jest to presja duża dla niektórych zawodników, bo niektórzy nigdy nie widzieli kibiców na meczu, więc myślę, że to widać, że było spętane nogi, niektóre mieli, niektórzy mieli. No i tak to wyglądało, jak wyglądało. Myślę, że remis mimo wszystko chyba nie krzywdzi żadnych drużyn. Nie może pomyśleć, drugie połowie zagrało jakby teoretycznie lepiej, ale nie było z tego sytuacji. No a my mieliśmy też swoje kontry, z których no nic, mogliśmy zachować się. Chłopaki tam na tym. Co pan powie swoim obrońcom w tym spotkaniu? Wie pan co, ja powiem panu w ten sposób, że jeżeli chodzi o ten mecz, to my i tak jeszcze wyglądaliśmy nieźle, bo nie popełniamy bardzo dużo błędów w defensywie, w związku z tym, że mamy naprawdę w każdym meczu inny zestaw obrońców. I po drugie, uczymy się grać w defensywie w tym zestawie nowych chłopaków, ale nie jest to takie proste z tego powodu, że gramy co 3 dni i widzimy błędy, które popełniamy, ale nie ma kiedy ich eliminować, bo tak naprawdę przez najbliższe chyba 9 dni zagramy kolejne chyba 3 spotkania. I tak spotykamy się jutro na rozruchu, jedziemy na mecz do Wikańsko-Wale, później znowu spotykamy się na rozruchu i gramy w Chojnicach, więc tak naprawdę bardzo ciężko skorygować te błędy u tych młodych chłopców, którzy po prostu no, popełniają te błędy. No, dużo jest błędów indywidualnych, nie oszukujmy się, mamy młodych chłopaków, którzy mają 19-20 lat, którzy nie grali na poziomie czwartej ligi. I to widać. Na pewno wychodzę z założenia takiego, wychodzimy w sztabie i w grupie, że oni mają teraz ten taki bonus, który może spowodować to, że te błędy, które mają, nic nie powodują. Miejmy nadzieję, że poprzez te grania, które są, te mecze, które są, zdobędą doświadczenie i tych błędów nie będą popełniani na jesień. Bo nie oszukujmy się, że jakoś będą jakieś szalone, wielkie wzmocnienia, bo klubu na to nie stać i będziemy grali młodymi chłopakami. I taka jest myśl klubu, żeby stawiać na młodzież z okolicznych klubów albo w ogóle młodych, których uda się ściągnąć. No i tak to wygląda, jak wygląda. Czasami popełniamy zbyt dużo błędów, jak na przykład na Gdańsk, którą mieliśmy masakrycznie dużo ilość błędów i już po pierwszej połowie zrobiliśmy zmiany, weszli totalnie młodzi chłopcy, no bo na pewne rzeczy też no, ciężko reagować, nawet też już nie krzyczę, nie denerwuję się, bo gdybym miał krzyczeć i denerwować się, to chyba miałbym już z siebie same włosy, bo czasami te błędy, nawet tak jak dzisiaj wychodzi bramkarz, bo moja, wszyscy zawodnicy stoją, a tutaj moja i 1-0 przegrywa, więc no, ciężki jest zawód trenera, ale miejmy nadzieję, że te błędy zostaną wyeliminowane i jesienią tych błędów już nie będzie.